Dzień dobry. Wysoka Rado, otwieram 61. zwyczajną sesję Rady Miasta Radymna. Pragnę powitać zaproszonych gości, pana burmistrza, panią skarbnik, panią mecenas. Witam przewodniczących zarządów osiedli oraz panie i panów radnych. Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta Radymna informuję, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pełna klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Radymna. Wysoka Rado, informuję, że oddawanie głosu podczas głosowań odbywa się za pomocą systemu e-sesja w taki sposób, że po rozpoczęciu głosowania należy wybrać odpowiednio za, przeciw lub wstrzymuje się. Po oddaniu głosu nie ma możliwości wycofania się z dokonanego wyboru, dlatego też proszę o stosowną uwagę podczas głosowania. Teraz dokonamy sprawdzenia kworum. Dziękuję. Stwierdzam, że stwierdzam wystarczającą liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Na stan 15 radnych obecnych jest 13 radnych. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego porządku obrad. Wysoka Rado, porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Pierwsze, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Dwa, przyjęcie porządku obrad. Trzy, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny mieszkaniowe Radymno-Wschód, projekt 35/61. Cztery, podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz dokonywania członków zespołu interdyscyplinarnego, projekt 36/61. 5. Sprawozdanie burmistrza miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym. 6. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych. 7. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach komisji. 8. Wolne wnioski i informacje. 9. Zapytania. 10. Zakończenie obrad sesji. Czy ktoś z państwa chce zgłosić wniosek dotyczący wprowadzenia zmian w porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. Wysoka Rado, w związku z tym, że projekty uchwał na dzisiejszą sesję otrzymaliście państwo w odpowiednim terminie, były one przedmiotem obrad komisji, ponadto są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radymna, proponuję procedowanie ich bez konieczności odczytywania i jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, to uznam swój wniosek za przyjęty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny mieszkaniowe Radymno-Wschód, projekt 35/61. Projekt dotyczy obszaru położonego pomiędzy ulicą Budowlanych a ulicą Błonie, który zostanie przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. Poproszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Opinia pozytywna. Przepraszam. Można, panie przewodniczący? Ja może poprosiłbym pana przewodniczącego, żeby oddać głos panu Tomaszowi głównemu. Przedstawić ogólne zarysy planu. Dzień dobry. Moje nazwisko Tomasz Jakowski. W zarysie przedstawię państwu założenia projektu planu miejscowego. Powstał on na obrzeżach istniejącej zabudowy przy ulicy Złota Góra oraz ulicy Budowlanych. W większości są to tereny niezainwestowane, więc cały projekt opierał się na wskazaniu prawidłowego zagospodarowania tych obszarów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Są to kontury w planie określone jako MN. Niewielki obszar, około 2 hektarów zabudowy wielorodzinnej.
Znajdują się tu też cztery obszary usług oraz jeden obszar usług i przemysłu w miejscu wcześniej już funkcjonującego przemysłu. Głównymi założeniami projektu planu było prawidłowe skomunikowanie tego obszaru z istniejącym układem komunikacyjnym, który znajduje się poza granicami planu. Jest to ulica Błonie, ulica Budowlanych oraz inne drogi gminne. Plan zakłada powstanie w większości, na swoim obszarze, w większości obszarów zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej, uzupełnionej poprzez usługi i skomunikowanych głównie drogami publicznymi. Uzupełniony ten układ zostaje też przez drogi wewnętrzne, określone w planie jako KDW oraz w niewielkim stopniu drogi, ciągi pieszojezdne oznaczone jako KDX. Cały obszar obejmuje około 42 hektarów. W większości są to, w ponad połowie są to obszary mienia miasta. Pozostała część to są tereny prywatne oraz obszary Skarbu Państwa. Jeszcze powiem o procedurze. Plan oczywiście musi być sporządzony zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tym wypadku cała ta procedura została przeprowadzona prawidłowo. Na etapie uzgodnień i opiniowania uzyskaliśmy wszystkie opinie pozytywne, tak samo uzgodnienia. Część organów się nie wypowiedziała i następnym etapem takim ważnym była publiczna dyskusja, na której nikt nie zgłosił żadnych uwag, sprzeciwów czy wniosków o wprowadzenie jakichś zmian. Dlatego ten projekt w tej formie, jaka teraz została Państwu przedstawiona, jest już gotowa do przedstawienia na sesję Rady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz chciał zabrać. Ja chciałem tylko dodać, że w wyniku uchwalonego planu na terenie objętym planem powstanie od 100 do 105 działek budowlanych, mieszkaniowych. Średnia wielkość działki to jest od 10 do 12 arów. I jedna z najważniejszych rzeczy, że plan w zasadzie obejmuje tereny, które należą wyłącznie do miasta, więc nie ingerujemy zapisami planów w własność prywatną. Natomiast te tereny, które stanowią własność prywatną, plan obejmuje takie rozwiązania, które te osoby złożyły na etapie opracowania planu, czyli zgodnie z ich wnioskami. Po uchwaleniu planu miasto będzie gotowe w jesieni tego roku do sprzedaży pierwszych działek, więc wpłynie to również na dochody budżetu miasta w roku bieżącym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Opinia pozytywna. Dziękuję. Poproszę o opinię Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Opinia pozytywna. Dziękuję. Poproszę o opinię Klubu Radnych Wspólnie dla Radymna. Opinia pozytywna. Dziękuję. Wysoka Rado, otwieram dyskusję na temat procedowanego w tym punkcie porządku obrad projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja wnioskuję o zmianę projektu uchwały. Mianowicie w paragrafie 4, punkt 1. Skreślamy istniejącą treść, a w to miejsce wprowadzamy następującą treść punktu 1. Na terenie znajdującym się w strefie do 150 metrów od cmentarza zakazuje się lokalizacji zakładów produkcyjnych artykułów żywności, zakładów żywienia zbiorowego, zakładów przechowujących artykuły żywności oraz czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych ze studzień, źródeł i strumieni. Dziękuję. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania autopoprawki złożonej przez pana burmistrza w treści, jaką pan przedstawił. To znaczy w
Punkt pierwszy skreślamy. Istniejącej na terenie znajdującym się w strefie do 150 metrów od cmentarza zakazuje się lokalizacji zakładów produkcyjnych, artykułów żywności, zakładów żywienia zbiorowego, zakładów przechowujących artykuły żywności oraz czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych ze studzien, źródeł i strumieni. Proszę, sprawdzamy kworum. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu bierze udział 14 radnych. Do obrad do włączyła pani radna Krzyżanowska. Proszę o oddanie głosu nad autopoprawką przedstawionej przez pana burmistrza i przeze mnie treści. Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos jeszcze na temat procedowanej uchwały? Pan radny Zieliński, proszę. Ja mam tylko jeszcze jedno pytanie. Czy w tych strefach przemysłowych tam, co mamy wyznaczone, czy jest zapis, że nie może tam powstać jakaś przedsiębiorstwo, które będzie uciążliwe dla mieszkańców późniejszych? Proszę, pan Tomasz. Ogólne zapisy do całego obszaru objętego projektem planu zakazują na całym obszarze planu, także i w tym terenie przemysłowym, przedsięwzięć mogących zawsze znacząco, czyli tej najcięższej grupy, czyli one są zakazane. Natomiast jest jeszcze w rozporządzeniu dotyczącym szkodliwych przedsięwzięć taka grupa, która jest zaliczana jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać. Czyli one nie muszą, one mogą zahaczyć o na przykład konieczność sporządzenia raportu, ale jest to taka grupa właśnie wskazana jako potencjalne. I tutaj w tym wypadku część tych inwestycji z tej grupy też została zakazana. To są instalacje do produkcji mas bitumicznych, instalacje do garbowania lub uszlachetniania skór, instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, instalacje do przetwarzania produktów zawierających azbest, instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych oraz w tym elementów wchodzących w skład tych instalacji lub będących jakąkolwiek częścią składową tych zakładów eksploatującego tego rodzaju instalacje. Ma to za zadanie wykluczenie możliwości lokalizacji tych inwestycji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam więc dyskusję. I przystępujemy do procedury głosowania. Proszę o sprawdzenie kworum. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu bierze udział 14 radnych. Proszę o oddanie głosu nad uchwałą z wniesioną autopoprawką w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny mieszkaniowe Radymno-Wschód, projekt 35 przez 61. Odpowiednio za, przeciw lub wstrzymuje się. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Przystępujemy do realizacji punktu 4 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zarządu interdyscyplinarnego. Projekt 36 przez 61. W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej istnieje konieczność określenia trybu i sposobu powoływania członków zarządu interdyscyplinarnego. Poproszę o opinię Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Proszę o opinię Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Opinia pozytywna. Dziękuję. Proszę o opinię Klubu Radnych Wspólnie dla Radymna. Opinia klubu pozytywna. Dziękuję. Wysoka Rado, otwieram dyskusję na temat procedowanego w tym punkcie porządku obrad projektu uchwały. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos?
Nie widzę, zamykam więc dyskusję i przystępujemy do procedury głosowania. Proszę o sprawdzenie kworum. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu bierze udział 14 radnych. Proszę o oddanie głosu nad uchwałą w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zarządu interdyscyplinarnego, projekt 36/61, odpowiednio za, przeciw lub wstrzymuje się. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie 14 głosami za. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. Sprawozdanie burmistrza miasta Radynna o pracach w okresie międzysesyjnych. Poproszę pana burmistrza o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. W okresie międzysesyjnym, a w zasadzie wczoraj, dokonaliśmy otwarcia ofert na przebudowę dróg na terenie miasta Radymna. Do wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Oferta numer 1 Sztrabek spółka z o.o. i opiewała ona na kwotę ulica Sienkiewicza 1 327 506,49 zł, okres gwarancji 61 miesięcy i ulica Plażowa kwota 2464 316,35 zł, okres gwarancji 96 miesięcy. Oferta numer 2 Leszek Kochanowicz, pierwsze zadanie 1 284 456,63 zł i oferta numer 2 2 322 359,95 zł. Okres gwarancji 96 miesięcy na oba zadania. Oferta numer 3 przedsiębiorstwo drogowo-mostowe spółka akcyjna ulica Drogowców z Dębicy, zadanie numer 1 kwota 1 517 122,39 zł i zadanie numer 2 2 834 661,52 zł, okres gwarancji na oba zadania 60 miesięcy. I oferta numer 4 Sikora Sylwia Madbut ulica Grunwaldzka 40 Boguchwała, pierwsze zadanie kwota 1 580 654,05 zł i oferta numer 2 2 491 441,45 zł, okres gwarancji 96 miesięcy na oba zadania. Teraz analizowane są oferty i pani skarbnik szuka zabezpieczenia finansowego na realizację tych zadań. Jeżeli znajdziemy pieniądze w budżecie, to poprosimy Wysoką Radę o sesję dodatkową. Natomiast jeżeli stwierdzimy, że trzeba przetarg unieważnić ze względu na kwoty, to rozpiszemy w bardzo krótkim czasie następny przetarg na te dwa zadania. Inwestycje realizowane na terenie miasta przebiegają w zasadzie prawidłowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Obecnie wykonawca jest na ulicy Tysiąclecia, układany jest krawężnik i na ulicy Królowej Jadwigi. Tam na ulicy Królowej Jadwigi był ponad miesięczna przerwa w realizacji tego zadania z uwagi na protest jednego z właścicieli. Osiągnęliśmy w ostatnim czasie porozumienie i można było wznowić prace polegające na układaniu kostki. Trwają prace jeszcze na Krasińskiego oraz wykonywany jest łącznik pomiędzy ulicą Miłosza i ulicą Norwida. Prace na szkole podstawowej tu na tym kompleksie przebiegają prawidłowo. Przystąpiliśmy w dosyć dobrym tempie do przebudowy terenu wokół urzędu i szkoły podstawowej. Wykonywana jest również elewacja budynku urzędu miasta. To by były wszystkie informacje dotyczące inwestycji. Ja tylko jeszcze chciałem poinformować, że 11 lipca uczestniczyłem na zaproszenie prezydenta miasta Przemyśla i starosty powiatu przemyskiego w uroczystościach związanych z 80. rocznicą rzezi wołyńskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat przedstawionego sprawozdania lub zadać pytanie panu burmistrzowi? Pan radny Uszakiewicz. Ja tylko chciałem się zapytać, czy ulica Sienkiewicza to jest, panie burmistrzu, łącznie z tym parkingiem? Nie, to jest sama ulica Sienkiewicza, ponieważ ze względu na kwoty w ofercie w pierwszym przetargu musieliśmy ograniczyć zakres ulicy Sienkiewicza tylko do części objętej dofinansowaniem. Dziękuję. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Zamykam więc ten punkt porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych. Ema, więc dziękuję. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i zapytań i posiedzeniach komisji. Proszę bardzo, pan burmistrz. Wniosek dotyczący naprawy zapadniętej kraty ściekowej kanalizacji burzowej na ulicy Budowlanych został skierowany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Był to wniosek pana radnego Edwarda Piliszko. Wniosek dotyczący awarii lamp oświetleniowych przy ulicy Lwowskiej został skierowany również do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Był to wniosek pana Tomasza Andrejko. Również wniosek pana Tomasza Andrejko dotyczący ogrodzenia stacji transformatorowej przy ulicy Kolejowej został skierowany do rejonu energetycznego w Jarosławiu. Wniosek pana Zygmunta Marciaka dotyczący zakupu i montażu zestawu urządzeń do sprzątania po psach. Informuję, że kalkulacja kosztów zakupu i montażu jednego zestawu została przekazana panu przewodniczącemu rady z prośbą o skierowanie sprawy do zaopiniowania przez odpowiednią komisję odnośnie liczby zestawów oraz wskazania miejsc ich montażu. Wniosek pana Zygmunta Oszakiewicza dotyczący ustawienia pojemników na odpady przy bramie głównej cmentarza komunalnego został skierowany do Zakładu Gospodarki Komunalnej z zaleceniem realizacji tego wniosku oraz wniosek pana Tomasza Zielińskiego dotyczący montażu kurtyny wodnej. Odpowiedź pan radny pewnie dostał, że nie ma możliwości technicznych montażu takich kurtyn na terenie miasta ze względu na to, że chodniki nie posiadają instalacji wodociągowej, a oprócz tego nie ma zabezpieczenia finansowego na realizację tego zadania. Koszt montażu takiej kurtyny został oszacowany na kwotę od 7 tysięcy do 15 tysięcy złotych jednego zestawu. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji punktu 8 porządku. Wolne wnioski i informacje. Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić wniosek lub przedstawić informację? Pan radny Jackowski. Panie burmistrzu, ja mam takie zapytanie i taki wniosek, a może zapytanie bardziej. Myśmy rozmawiali swego czasu przez telefon w sprawie chirurgii, która już nie ma miejsca w Radymie. Spółka chyba zrezygnowała z chirurgów i ja prosiłem pana burmistrza o jakąś interwencję w tej dziedzinie. Czy mógłby pan burmistrz mieszkańcom wytłumaczyć? W następnym punkcie, panie radny, mamy zapytania. Tu prosiłbym jeszcze o zgłoszenie wolnych wniosków i informacji. Proszę bardzo. W takim razie to ja mam wniosek. Chciałbym tutaj złożyć wniosek, wydaje mi się, że prawidłowo, do kierownika sportu i rekreacji. Chodzi mi o śmieci nad naszym zbiornikiem ZEK. Chodzi mi o plażę tą niestrzeżoną. Jest tam tylko jeden kosz, czyli woreczek taki dosłownie niewielki i mam wniosek o zaopatrzenie tej plaży w kilka koszy, oprócz tego między ławkami wzdłuż akwenu, chociaż jeden kosz, oprócz tego do dużego kosza, takiego pojemnika, którego mogliby odbierać panowie ze śmieciarką, z tego względu, że pojawia się bardzo dużo śmieci wzdłuż akwenu. Są to śmieci po wędkarzach i po osobach, którzy tam po prostu sobie rekreacyjnie przyjeżdżają na weekend. Dziękuję. Sprawa likwidacji chirurgii w przychodni niepublicznej. Nie wiem za bardzo, jaka moja rola tutaj jest. Przychodnia jest samodzielna. Ja nie brałem udziału przy podejmowaniu tej decyzji. Jeżeli Wysoka Rada chciałaby zasięgnąć, nie wiem, opinii dyrekcji spółki, to możemy zorganizować posiedzenie Komisji Społecznej i porozmawiać na ten temat.
ponieważ jest to ich autonomiczna decyzja i ja jako burmistrz nie mam żadnego wpływu na to, jakie specjalistyczne gabinety lekarskie funkcjonują w ramach niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Ars Medica. Więc mogę tylko tyle powiedzieć, że nie było to konsultowane ze mną, bo nie ma też takiego obowiązku. Natomiast czemu taka decyzja zapadła, to jest jak gdyby sprawa zarządu spółki. Jeżeli chodzi o śmieci na terenie ZEK-u, proszę Państwa, my śmieci sprzątamy systematycznie z dnia na dzień i tych śmieci jest bardzo dużo, więc koszt zbierania tych śmieci spadnie na wszystkich mieszkańców i będzie obejmował kwotę, którą każdy z mieszkańców zapłaci za wywóz odpadów. Dlatego polityka, zresztą nie tylko naszego miasta, jest taka, że w każdym miejscu nie ustawia się koszy na śmieci, żeby wszyscy mogli tam rzucać i zostawiać, tylko raczej skupia się to w tych miejscach niezbędnych do tego celu, bo za to wszystko trzeba zapłacić. Osoby przyjeżdżające na nasz akwen równie dobrze śmieci, które wytworzyli, mogą sobie zabrać ze sobą i w swoim miejscu zamieszkania je złożyć. Dlatego nie jestem zwolennikiem tego, żeby ustawiać kosze wszędzie, gdzie jest to tylko potrzebne i możliwe. Natomiast na pewno dbamy o czystość wokół akwenu i na bieżąco, codziennie akwen jest sprzątany. Praktyka już praktycznie jest taka nagminna, że osoby korzystające z naszego akwenu, część dosyć znaczna, robi wszystko, żeby nie zaparkować na naszym miejscu przeznaczonym do parkowania i żeby nie zapłacić 15 zł. Ja chcę tylko, nie może w formie usprawiedliwienia, ale w formie informacji powiedzieć, że ta opłata jest za to, że ten akwen jest w taki sposób przygotowany. Jest wykoszona trawa, jest czysto, są ubikacje i myślę, że zapłacić 15 zł za pobyt nad naszym akwenem dla osób przyjeżdżających samochodem to nie jest tak duży wydatek. Dlatego jak widzę, że samochody parkowane są wszędzie tam, gdzie tylko możliwe, żeby nie zapłacić 15 zł, to się temu troszeczkę bardzo dziwię. Dziękuję. Pani radna Kalin. Nasunęło mi się taki wniosek może. Może spróbujmy zbierać tam na tym prywatnej plaży z tamtej strony, od strony rynku. Może za parking jakiś. Żeby były... To miejsce, o którym pani mówi, o którym wcześniej mówił pan radny Jackowski, nie jest miejscem do kąpieli. W zasadzie tam jest kąpiel zabroniona. Osoby korzystające z tej części akwenu robią to na własną odpowiedzialność i ryzykują. Nie ma tam ratowników. I jest oczywiście zakaz kąpieli, więc trudno, żeby wszystkie miejsca, gdzie osoby wypoczywające na naszym akwenie chcą się kąpać, zabezpieczać w kosze i na bieżąco je sprzątać. Naszym miejscem do kąpieli jest miejsce przy ulicy Budowlanych. To miejsce jest... Na plaży pracuje dwóch ratowników i to miejsce jest miejscem wyznaczonym do kąpieli. Za to miejsce ja jako burmistrz odpowiadam i miasto, żeby ono było w sposób właściwie przygotowany do osób korzystających. Pozostałe miejsca są miejscami, gdzie każdy już na własną odpowiedzialność sobie z formy wypoczynku korzysta. Proszę, pan radny Jackowski. No tutaj oczywiście pan burmistrz ma rację, że ta plaża jest niestrzeżona, jest nielegalną plażą. Zresztą są tam informacyjne akurat znaki. W takim razie mam taki wniosek, jeśli no mamy problem. Oczywiście plaża jest czysta, co podkreślał pan burmistrz, jest wysprzątana. Codziennie rano tam idzie osoba z gospodarki komunalnej, zbiera te śmieci. Jednak mimo wszystko no, w trakcie weekendów jest już dużo śmieci pojawiających się w wodzie. Ja mam taką prośbę, jeśli nie można akurat, albo taki wniosek w sumie, jeśli nie można akurat zabezpieczyć w kosze, to prosiłbym o jakieś tablice informacyjne, żeby ci, którzy korzystają z akwenu, przyjeżdżając sobie na, nie wiem, jakieś wędkowanie albo odpoczynek, zabierali śmieci sobie do domku, bo zostawiają po prostu przy brzegu albo w szuwarach. Dziękuję. Ja uważam jako
niemal codzienny obserwator brzegów rzeki i działkowiec, i myślę, że większość wędkarzy też to zauważyła, że ci, których no jakby kultura osobista jest na takim poziomie, zostawiają te śmieci w każdym dowolnym miejscu. To, co pan mówi, pan radny Jackowski, mówimy tylko o jednej plaży. Proszę się przejść w koło rzeki, niech pan zobaczy każde miejsce, gdzie pokaże się właśnie taki pseudo, jakby to kulturalny człowiek. To tak wygląda i trzeba by było w każdym miejscu przejść i pozbierać, posprzątać te śmieci. Wiosną był organizowany przez stowarzyszenie, było sprzątanie rzeków. Tych śmieci było bardzo dużo. Także tu nie wiem, czy tablice coś pomogą. Czy ktoś z państwa jeszcze? Pan radny Piliszko. Panie burmistrzu, w kwestii tego parkowania, co do parkingu cmentarnego, no to zgoda. No jest to miejsce do parkowania, kto przy ten lepszy, że tak powiem. No ale ostatnio widziałem dwa samochody na trawniku przeciwko mojej. Może burmistrz urzędu by się do policjantów, do posterunku policji zwrócił, żeby tych delikwentów karali, którzy stoją na trawnikach przy drodze. Policja, jeżeli widzi, że łamane są przepisy ruchu drogowego, powinna stosownie reagować. I takie ustalenia co roku były z policją poczynione, więc tutaj nic się nie zmienia. Natomiast wszystko zależy od kultury i podejścia osób korzystających z tego akwenu. Naprawdę państwo na pewno wiecie, że my praktycznie mamy jedną osobę, która zbiera bilety za wjazd na miejsce do parkowania i ta osoba nie jest w stanie jednocześnie zgłaszać na policję czy wykonywać inne czynności typu ktoś prowadza psa na kąpielisko, żeby go upomnieć. Nie mamy po prostu służb porządkowych ze względu na koszty. Dlatego apel do osób korzystających z tego akwenu jest taki, żeby czytali regulaminy korzystania z tego terenu. Jest co najmniej 3 tablice przy każdym wejściu, po jednej ustawionych, która informuje, że nie wolno wprowadzać psy, nie wolno palić grilla, no i że należy zachować czystość. Reszta zależy od naszej kultury osobistej. Więc z tego, co ostatnio zauważyliśmy, z drugiej strony też nie jest źle, bo jeżeli osób jest dużo korzystających z tego terenu, to śmieci nie są rozrzucane już po całym terenie, tylko są grupowane w najbliższym otoczeniu koszy, więc dla osób sprzątających jest to też duże ułatwienie. I to też należy zauważyć, że jednak osoby wypoczywające już też na to zwracają uwagę i zostawiają śmieci tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Natomiast, że tych śmieci jest dużo, to jest problem ogólnopolski, jak nie ogólnoświatowy, bo ostatnio w środkach masowego przekazu pojawiają się takie krótkie informacje z terenów rekreacyjnych, gdzie wprost wprowadzają zakazy wnoszenia żywności na teren kąpieliska. Tylko dlatego, że pozostawiane są one później w wodzie, czy jest bardzo dużo odpadów i właściciele czy zarządcy tych terenów mają z tym olbrzymi problem. Dla nas jako miasta wprowadzanie psów na teren kąpieliska jest też niebezpieczne z drugiej strony, ponieważ woda jest systematycznie badana przez służby i zwierzęta, które korzystają z wody, zanieczyszczają czasami tą wodę i to może wpłynąć negatywnie na wynik badań próbki wody i będziemy zmuszeni do zamknięcia kąpieliska. Tak samo jak nie tylko przy kąpielisku, ale w terenie przyległym do kąpieliska. Dlatego jest to naprawdę bardzo ważne. Jeżeli osoby korzystające widzą przypadki wprowadzania psów, to proszę, żeby zwracali uwagę, bo może się pojawić w pewnym momencie taki komunikat, że decyzją sanepidu kąpielisko jest zamknięte ze względu na zanieczyszczenie wody, więc wszyscy musimy dbać o czystość wody, czystość najbliższego otoczenia, bo czystość wody od tego jest uzależniona. Ja wiem, że najprostszym sposobem byłoby ogrodzenie kąpieliska, na to niestety w naszych planach finansowych nie mamy pieniędzy, natomiast jedynym rozwiązaniem takim to właśnie byłoby ogrodzenie i ustawienie bramek i tylko te osoby, które wchodziłyby na teren kąpieliska, wtedy mogłyby być pouczane o zakazie wprowadzania psów. Na dzisiaj teren jest otwarty i wszyscy, którzy nie przestrzegają regulaminu, robią to złośliwie, bo są takie przypadki, że zwracane są uwagi tym osobom. Niestety reakcja jest wręcz skandaliczna,
ponieważ albo uśmieszek na twarzy, albo w ogóle brak reakcji wśród tych osób. Dlatego no, musimy wszyscy jakoś wspólnie o to dbać. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Żelak. Ja odniosę się do wypowiedzi pana burmistrza odnośnie właśnie psów. Zwróciłam uwagę w zeszłym tygodniu jednej z osób, nie było to na plaży strzeżonej, było to w pozostałej części zeku i pani mi odpowiedziała, owszem, nie kąpałabym psa w zeku, jeżeli byłby tu zakaz. Także niestety ludzie po prostu oczekują tego, że będzie cały zek otabliczkowany, sami nie podejmują jakiejkolwiek decyzji i jeżeli powiedziała, że jeżeli byłby zakaz, ona by tego psa nie wprowadziła. Ona nie widzi zakazu, więc wprowadza psa do wody i nikt jej tego nie zabroni. Więc no niestety to potwierdza tą reguła, że wszystko zależy od poszczególnych ludzi, od pojedynczych osób, które z tego zeku korzystają. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać? Pan radny Zieliński. Panie burmistrzu, może udałoby się jeszcze na plaży postawić jeszcze jedno przebieranie, bo tak jak było teraz na weekendzie gumy, to tak, jedno przebieranie to troszeczkę chyba za mało. No w tym sezonie kąpielowym raczej już nie zdążymy. Pan radny Jackowski. Ja jeszcze powiem burmistrzu jednej prośbie. Zapomniałem, chodzi o tą tojtojkę. Nie wiem, czy to jest akurat nasza, czy to jest firmowa. Nasza, tak? To, tak, tak. To mam prośbę, bo jest już, te nieczystości są tam pełne. Jakby można było tą firmę, która tam akurat wyczyści tą tojtojkę. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam więc ten punkt porządku obrad. Płynnie przechodzimy do realizacji punktu 9. Zapytania. Czy ktoś z państwa chciałby zadać pytanie lub złożyć zapytanie na piśmie? Nie widzę. Wobec czego zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do punktu 10. Zakończenie. Wysoka Rado. Zamykam obrady 61. Rady Miasta Radynna. Dziękuję zaproszonym gościom, paniom i panom radnym oraz wszystkim obecnym na obradach dzisiejszej sesji. Dziękuję.